Witam serdecznie. Nazywam się Marek Skoczylas, jestem lekarzem i w dzisiejszym odcinku dowiecie się Państwo, dlaczego tak ostatnio popularna dieta niskowęglowodanowa może w znaczącym stopniu zwiększać ryzyko rozwoju raka i może być powodem rozwoju chorób sercowo-naczyniowych, które są najczęstszą przyczyną zgonów na świecie. Popularyzowana ostatnio dieta niskowęglowodanowa faktycznie może pomóc nam szybko pozbyć się zbędnych kilogramów, obniżyć poziom glukozy we krwi, poprawić profil lipidowy czy przebieg chorób metabolicznych. Skąd zatem takie skrajności? No właśnie, jak to jest? Dlaczego dieta ta z jednej strony pomaga, a z drugiej nam szkodzi? Szanowni widzowie, otóż odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Dieta niskowęglowodanowa, stosowana w krótkim odstępie czasu, faktycznie niezwykle korzystnie oddziałuje na nasze zdrowie. Zmniejsza bowiem poziom tkanki tłuszczowej, obniża poziom glukozy we krwi, reguluje poziom lipidów itd. Wszystkie korzyści krótkotrwałego stosowania diety o niskiej zawartości węglowodanów potwierdzone zostały w licznych badaniach naukowych. Niestety dieta taka, stosowana w długim odstępie czasu, co oczywiście potwierdzają badania naukowe, teraz cytuję, zwiększa o 32% ryzyko zgonu ze wszystkich przyczyn, wiąże się z 50% większym ryzykiem zgonu z powodu udaru i chorób serca. Poza tym dieta taka prowadzona w długim odstępie czasu zwiększa o 36% ryzyko zgonu z powodu chorób nowotworowych. Jak zatem widać, jedynym czynnikiem, który determinuje to, czy dieta o niskiej zawartości węglowodanów wykazuje korzystne działanie na nasze zdrowie, czy też niekorzystne, jest czas. I zaraz do kwestii czasu przejdziemy, czyli do tego, gdzie jest ta bezpieczna granica stosowania tej diety. Ale zanim przejdę do dowodów naukowych i do szczegółowego omówienia dzisiejszego tematu, chciałbym zrobić jeszcze jedną rzecz. Chciałbym tylko powiedzieć, dlaczego z tak bezkrytyczną łatwowiernością wszyscy podchodzą do bezpieczeństwa diety niskowęglowodanowej. Otóż po pierwsze, dieta ta faktycznie dość szybko odchudza. Po drugie, w trakcie jej stosowania w wynikach laboratoryjnych możemy zauważyć pozytywne zmiany, czyli na przykład mniejsze stężenie glukozy, czy też lepszy profil lipidowy. Dodatkowo w trakcie jej stosowania poprawia się nam samopoczucie i oczywiście sylwetka. Gubią się nam boczki, oponka na brzuchu, czy też podwójny podbródek. I teraz bardzo ważne. Szczupła sylwetka, dobre parametry w wynikach laboratoryjnych zawsze kojarzą się nam z niczym innym niż tylko ze zdrowiem. Zatem człowiek nie mający specjalistycznej wiedzy poprzez zwykłe przełożenie interpretuje tę sytuację w ten sposób, że dieta jest zdrowa, patrząc na nią bezkrytycznie. Bo skoro moje ciało wygląda dobrze, parametry mojej krwi są dobre, oznacza to, że dieta jest także dla mnie zdrowa. To wszystko to prawda, ale w krótkim odstępie czasu. Niestety w długim terminie sytuacja zmienia się diametralnie. I aby nie być gołosłownym i nadać moim słowom większej wagi, przedstawię teraz dowód naukowy. W tytule badania naukowego czytamy: dieta o niższej zawartości węglowodanów oraz śmiertelność z wszystkich przyczyn. Populacyjne badanie kohortowe i połączenie badań prospektywnych. W treści czytamy: ogółem włączono 24 825 uczestników badania. Średni okres badania trwał 6,4 roku. Po dostosowaniu uczestnicy z najniższym spożyciem węglowodanów mieli wyższe ogólne ryzyko wielkości 32%, śmiertelności z powodu chorób sercowo-naczyniowych 50%, naczyń mózgowych 51% i raka 36%. Czyli w powyższym badaniu na grupie 25 tysięcy osób na podstawie 6 lat obserwacji zauważono, że dieta niskowęglowodanowa w wybitnie niekorzystny sposób oddziałuje na nasze zdrowie, jeśli stosowana jest długofalowo. Zwiększa bowiem ryzyko wielu chorób, a w tym chorób nowotworowych. Ale przejdźmy do jeszcze większego badania. Druga analiza, która obejmowała prawie 500 000 uczestników z 9 różnych badań, powiązała niskie spożycie węglowodanów z 22% większym ryzykiem zgonu ze wszystkich przyczyn
o 13% większym ryzykiem zgonu związanym z sercem i o 8% większym ryzykiem zgonu z powodu raka. No i zanim przejdziemy dalej, taka bardzo krótka dygresja. Dlaczego w ogóle dieta niskowęglowodanowa tak wspaniale działa, ale w krótkim odstępie czasu? Ano tylko dlatego, że dieta w krajach wysoko rozwiniętych, a w tym oczywiście dieta nasza, jest to dieta wysokowęglowodanowa, a dieta wysokowęglowodanowa niestety bardzo mocno nam szkodzi. Nasza dieta to głównie chleb, ziemniaki, makarony, czyli same węglowodany. Brak jest w niej zdrowej przeciwwagi w postaci większej ilości tłuszczów czy też białka. Nie dziwi zatem fakt, że ujmując węglowodanów z diety, w której one dominują, organizm człowieka wraca na właściwe tory, a nasze zdrowie ulega poprawie. Zatem dieta z niską zawartością węglowodanów nie jest żadną cudowną dietą, nie jest odkryciem stulecia czy też odkryciem tysiąclecia. Jest po prostu krótką przeciwwagą do szkodliwej diety z wysoką zawartością węglowodanów, którą preferuje się oczywiście w krajach rozwiniętych, a w tym w Polsce. Dlatego działa, koniec kropka. Powtórzę to raz jeszcze. Niestety w długim odstępie czasu dieta o niskiej zawartości węglowodanów zgodnie z badaniami obserwacyjnymi na grupie prawie 500 000 osób okazuje się być dietą, która organizmowi bardzo szkodzi, a nie pomaga. No dobrze, przechodzimy do kolejnych konkretów, ale zanim to zrobimy, powiem o swoich doświadczeniach właśnie z tą dietą. Otóż ja dietę niskowęglowodanową stosowałem kilka razy w życiu i proszę mi wierzyć, że jeśli zajdzie taka potrzeba, nadal ją zastosuję. Jedną z odmian diety niskowęglowodanowej, czyli dietę ketogeniczną, stosuję raz w roku przez 3 miesiące. Diet tych nie stosuję dłużej z kilku przyczyn. Po pierwsze, mogą według badań powodować niedobory różnych pierwiastków. Po drugie, jak wskazuje badanie cytowane dzisiaj, mogą zwiększać ryzyko chorób. I po trzecie, no właśnie, teraz nastąpi ważna wzmianka. Szanowni słuchacze, według licznych badań dieta niskowęglowodanowa traci jakąkolwiek przewagę nad innymi dietami odchudzającymi oczywiście, już po pierwszym roku stosowania. Zatem główny cel, który stawiany jest przed tą dietą, czyli odchudzanie i utrzymanie niskiej wagi, można powiedzieć, że rozmywa się już po pierwszym roku, stąd też zasadność jej stosowania po prostu się kończy. Przedstawmy dowód naukowy. Badanie z lutego 2018 roku. W tytule czytamy: wpływ diety niskotłuszczowej i niskowęglowodanowej na 12-miesięczną utratę wagi u dorosłych z nadwagą oraz związek z wzorcem genotypowym lub też wydzielaniem insuliny. Natomiast w podsumowaniu czytamy: w tym 12-miesięcznym badaniu dotyczącym diety odchudzającej nie stwierdzono istotnej różnicy w zmianie masy ciała między zdrową dietą niskotłuszczową a zdrową dietą niskowęglowodanową, a ani wzorzec genotypu, ani wyjściowe wydzielanie insuliny nie były związane z efektami diety na odchudzanie. W kontekście tych dwóch powszechnych podejść do diety odchudzającej, żaden z dwóch hipotetycznych czynników predysponujących nie był pomocny w określeniu, która dieta jest dla kogo lepsza. Zatem bardzo krótko podsumujmy to, co do tej pory powiedzieliśmy, oczywiście zanim przejdziemy dalej. Otóż dieta z niską zawartością węglowodanów jest wskazana, sam ją polecam, ale w krótkim terminie czasu w celu obniżenia masy ciała, poprawy parametrów metabolicznych, a w tym lipidogramu i poziomu glukozy we krwi. Po roku czasu zdolność tej diety do obniżania masy ciała praktycznie nie różni się niczym od innych diet, w tym diety niskotłuszczowej czy też diet z ograniczeniem ilości kalorii. Co bardzo ważne, dieta ta stosowana długofalowo zwiększa ryzyko poważnych chorób naszego ciała, w tym chorób sercowo-naczyniowych, zawału serca i raka. No dobrze, skoro już to wiemy, co dalej? Otóż ja bym chciał zwrócić Państwa uwagę na badanie naukowe z 2018 roku, które nakieruje Państwa sposób myślenia o diecie na właściwy. Taki sposób, by dieta, którą stosujecie, była skuteczna i bezpieczna. Przejdźmy do danych z tego badania.
W badaniu wzięło udział ponad 15 tysięcy osób, a swoim zakresem obejmowało 25 lat życia badanych. Stwierdzono w nim bardzo ważną zależność, tak zwaną zależność w kształcie litery U. Oznacza to, że zarówno wysokie spożycie węglowodanów, czyli powyżej 70% wszystkich kalorii, których potrzebujemy, jak i niskie, czyli poniżej 40 czy nawet 30, jest istotnie związane ze zwiększonym ryzykiem śmierci z dowolnej przyczyny. No dobrze, co oznacza literka U w badaniach naukowych? Otóż popatrzmy na moje dłonie. Niech ta ręka tutaj oznacza nadmiar węglowodanów, a ta tutaj niedobór. Jak widzimy, tworzy się literka U. Jak widać, obie grupy mają zwiększone ryzyko powikłań zdrowotnych. Natomiast ci, którzy są wewnątrz literki U, tutaj oczywiście na spodzie, są osobami bezpiecznymi. Zatem umiarkowane spożywanie węglowodanów w ilości od 50 do 55% potrzebnych nam kalorii wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem śmierci z jakiejkolwiek przyczyny. Ale aby nie być gołosłownym, przedstawię wynik badania naukowego. W tytule czytamy: spożycie węglowodanów w diecie i śmiertelność. Prospektywne badanie kohortowe i metaanaliza. W treści czytamy: w kohorcie ARIC po dostosowaniu wielu zmiennych wystąpił związek w kształcie litery U między odsetkiem energii zużytej z węglowodanów a śmiertelnością. Odsetek od 50 do 55% energii z węglowodanów był związany z najniższym ryzykiem zgonu. W metaanalizie wszystkich kohort zarówno niskie spożycie węglowodanów poniżej 40%, jak i wysokie spożycie węglowodanów powyżej 70% wiązały się z większym ryzykiem zgonu niż umiarkowane spożycie, co było zgodne z zależnością w kształcie litery U. Zatem, do jakich wniosków możemy dojść, słuchając dzisiejszego odcinka i odnosząc się do dowodów z badań naukowych? Drodzy słuchacze, możemy dojść do prostego i znanego już wniosku, że urozmaicona dieta, która zawiera w sobie różnorakie produkty spożywcze, jest jedyną racjonalną i zdrową dietą. Przykładem takiej diety właśnie o takich założeniach, diety, w której mamy zrównoważoną ilość produktów pełnoziarnistych, a zatem węglowodanów, stosowną ilość tłuszczów czy też białka, jest dieta śródziemnomorska. Otóż dieta śródziemnomorska, będąca jedną z najzdrowszych diet na świecie, zawiera w sobie właśnie taki zdrowy balans między węglowodanami, białkiem i tłuszczami. Została przebadana na milionach osób, w tym tysiącach badań naukowych i, co najważniejsze, na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Stosowanie tej diety pomaga utrzymać prawidłowe parametry naszego zdrowia, utrzymać właściwą wagę, właściwy poziom glukozy we krwi, lipidogram i wiele innych wskaźników metabolicznych. Ale tutaj pojawia się najważniejsze dzisiaj słowo – w długim odstępie czasu. Jest zatem dietą na całe życie. Zatem wydźwięk poprzednich badań, a także dieta śródziemnomorska sama w sobie, jeśli tak to możemy ująć, są dobitnym przykładem na to, że w długiej perspektywie czasu ograniczenie ilości węglowodanów w naszej diecie jest dla nas szkodliwe, a węglowodany i związki, z którymi dostarczane są do naszego ciała, są nam niezbędne. I to jest w pewnym sensie słowo klucz. Węglowodany znajdują się w produktach spożywczych, które prócz ich samych zawierają jeszcze nieskończone ilości związków, których nasz organizm potrzebuje. Zatem ograniczając w naszej diecie produkty z zawartością węglowodanów, odcinamy od naszego organizmu tysiące prozdrowotnych substancji wpływających pozytywnie na nasze zdrowie. Drodzy słuchacze, ten film był filmem wprowadzającym w tematykę diet, zarówno w zakresie teoretycznym, ale także w zakresie praktycznym, bo jak być może Państwo już wiecie, od niedawna nagrywam odcinki praktyczne w moim studio. Na moim kanale będę propagował przemyślane, sprawdzone diety o ugruntowanej pozycji i mocnych podwalinach naukowych, których zarówno krótkotrwałe, jak i długotrwałe stosowanie jest bezpieczne i zarazem korzystne dla naszego zdrowia. No cóż, wiem, że wielu osobom dzisiejsze wiadomości, mówiąc tak najdelikatniej, nie przypadną do gustu. Wiele osób mnie nie polubi, odwróci się ode mnie, a co niektórzy będą starać się ponownie mnie ośmieszyć.
ale moją lekarską i obywatelską misją była, jest i będzie ochrona życia ludzkiego. Zatem będę robił swoje, nie zważając na przeciwności losu. Bo wiem, że ten odcinek zapewne zapobiegnie wielu nieszczęściom. A na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Dziękuję za Państwa uwagę i jak zwykle zapraszam do następnego odcinka. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.